Wracając do artykułu pani Iwony Dudzik pod tytułem Mobilizacja wiedzy kontra demonstracja, zobaczmy, jakie powiązania z proszczepionkowcami i koncernami ma czasopismo dla lekarzy po dyplomie.pl. A więc po dyplomie.pl należy do kompanii Merco Tribune Polska. Merco Tribune Polska zostało wpisane do rejestru krajowego w roku 2001 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez prezesa zarządu pana Rafała Andrzejewskiego, członka zarządu pana Pawła Lubickiego i wspólnika spółki z Amsterdamu nazywającego się Merco Tribune International. Działalność przedsiębiorcy składa się z sześciu głównych przedmiotów. Po pierwsze, sprzedaż i dystrybucja wszelkich publikacji medycznych, drugie, organizacje targów i kiermaszy książkowych poświęconych promocji i sprzedaży wydawnictw medycznych, trzecie, organizacja i prowadzenie na zasadach komercyjnych sieci sprzedaży, czwarte, pośrednictwo w sprzedaży wydawnictw medycznych, piąte, organizacja i prowadzenie działalności wydawczej w dziedzinie wydawców medycznych, szóste, prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie publikacji medycznych oraz w zakresie przedmiotu działalności spółki. A więc kim jest założyciel Merco Tribune w Polsce? Pan Rafał Andrzejewski jest przebiegłym biznesmenem z szerokimi kontaktami, posiadający wykształcenie wyższe z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Powiązany z Bowline Capital Partners w Londynie i Warszawie, pracuje w branży Equity Capital z klientami szukającymi funduszy inwestycyjnych, a tymi, co je oferują, i inne usługi z tym związane. Pan Andrzejewski jest też partnerem w Boyden Executive Search, korporacja wielokulturowa, która znajduje pracowników do wypełnienia kierowniczych miejsc pracy dla klientów w Warszawie. Korporacja Boyden współpracuje ze społeczeństwem medycznym w znajdywaniu adekwatnych pracowników na pozycje kierownicze. Korporacje, które najbardziej korzystają z usług Boyden, to te, które produkują leki, prywatne instytucje badawcze, producenci aparatów medycznych i inne organizacje specjalizujące się w medycynie zdrowia. Pan Andrzejewski był dyrektorem od inwestycji w dwóch korporacjach między rokiem 2013 a 2016 – CEE Equity Partners i Abris Capital Partners. Korporacja CEE Equity Partners to kapitał na inwestycje w centralnej i wschodniej Europie. CEE jest kolosem na rynku kapitału. Firma jest prywatna i specjalizuje się w wykupywaniu, buyouts, w kupnie akcji, buy-ins, kapitał na rozwój, kapitał na rozbudowę, kapitał zastępczy, mezonin, ponowny, finansowanie projektów i inwestycje na restrukturyzację. CEE preferuje inwestować w infrastrukturę, energię, telekomunikację i specjalistyczne produkcje. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, CEE inwestuje w klasyczne infrastruktury typu drogi, szyny, mosty, porty i lotniska. W miejskiej infrastrukturze inwestuje w parkingi samochodowe, terminały, światła uliczne. W infrastrukturze środowiskowej inwestycje są w infrastrukturze środowiskowej inwestuje w oczyszczalnie ścieków i wody, obiekty zarządzania ściekami, obiekty produkcji i dystrybucji ciepła. Jeżeli chodzi o energię, to CEE inwestuje w energię wtórną typu wiatr, farmy turbinowe, hydro, biogaz, biomasa, biopaliwo, geoterminalne i inne możliwe technologie. Konwencjonalny opał to węgiel, gaz i olej. Elektrownie, wytwarzacze cieplne, pomieszczenia przetwórni odpadów w energię, przechowalnie i przekładnie. W dziedzinie telekomunikacji inwestuje w infrastrukturę światłowodów dla użytku prywatnego, w biznesie, w centrach informacyjnych dla operatorów telekomunikacji, w infrastrukturze telefonów komórkowych dla operatorów linii kablowych i ich infrastruktury. W dziedzinie specjalistycznej inwestuje w automację, inżynierię, ekwipunek do użycia w wielu sektorach, łącznie z infrastrukturą, energią, telekomunikacją, produktami i serwisami przemysłowymi.
CEE inwestuje też w krematoria, w elektrownie i energię zieloną. CEE preferuje inwestowanie w centralnej i wschodniej Europie, jak w Albanii, Bośni, Hercegowinie, Bułgarii, Kroacji, w Czechach, w Estonii, na Węgrzech, w Łotwie, Lituanii, Macedonii, Montenegro, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii. CEE inwestuje między 20 a 65 milionami w akcje equity financing i asystuje w pożyczkach typu debt financing na okres 5 do 8 lat. Ich baza znajduje się w Warszawie, a inne biura w innych krajach Europy. Jednym z klientów korporacji CEE Partners jest tzw. China CEE Fund, China Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund. Fundusz ten został założony przez bank chiński China Exim Bank w partnerstwie z inwestorami instytucjonalnymi, którzy udzielili krajom Europy fundusze, tzw. fundusze europejskie, na region CEE przez Unię Europejską. Te same fundusze, które wspierają obce fundacje na polskiej ziemi, jak na przykład Fundację imienia Stefana Batorego, która otrzymała 37 milionów euro z tego właśnie funduszu region CEE. Fundusz chiński CEE zainwestował 435 milionów dolarów na cel rozwoju globalizacji w Europie i związanymi z tymi zyskami. Fundusz chiński CEE przyłożył się do wielu projektów inwestycyjnych w Polsce. W roku 2015 zakupił 13,2% akcji korporacji Biotyn SA, która ukazała się na warszawskiej giełdzie w roku 2005. Biotyn specjalizuje się w tworzeniu i produkcji leków biotechnologicznych. W roku 2015 fundusz chiński wraz z korporacją GEO Renewables wykupiła od kompanii Gamesa Energia farmę turbin wiatrowych na terenie Polski zwaną Zapowy Wind Farm. Są bardzo łasi na polski rynek energetyczny i telekomunikacyjny. W roku 2014 chiński fundusz CEE przyczynił się do nowego napływu kapitału do europejskich funduszów na region CEE, gdzie chiński bank China Import Export Bank przeznaczył ponad 1 miliard dolarów na swój udział w sektorach energetycznych, telekomunikacyjnych, infrastruktury i wysoko wyspecjalizowanej produkcji. W tym samym roku zainwestowali 84 miliony dolarów w 3 projekty napędzania energią z wiatru na polskiej ziemi, które tworzy korporacja GEO Renewables, a 77 milionów dolarów zostało zainwestowane przez chiński fundusz, aby stworzyć w Polsce największą niezależną grupę energetyczną pionowo zintegrowaną pod nazwą Polenergia SA. Większość powyższych transakcji odbyła się pod okiem pana Rafała Andrzejewskiego za jego kadencji jako dyrektor od inwestycji w Warszawie. Jak widzimy, CEE jest koncernem globalnym, który robi wszystko, aby tworzyć zysk dla swoich klientów. Za pomocą pionków w swojej grze, jak kiedyś pan Rafał Andrzejewski, a obecnie pan Janusz Skrzypkowski, globaliści traktują Polskę jako dziewiczy rynek otwarty na ich eksploatację. Polscy pośrednicy tej globalizacji cieszą się obfitymi zyskami kosztem wszystkich Polaków i ich potomków, którzy będą musieli płacić za ich egoistyczny udział w prywatyzacji niezbędnych serwisów publicznych przez globalistów, którzy zmonopolizują polski rynek. Ci sami globaliści monopolizują polską suwerenność i prawo wyboru i zamiast budowania polskiej ekonomii, rabują ekonomię polską z kapitału, intelektu i bogactw naturalnych, pozostawiając w Polsce i wszędzie, gdzie są obecni, zostawiają po sobie ubóstwo wśród lokalnej populacji. Rafał Andrzejewski założył czasopismo Merico Tribune w celu kreowania publicznej opinii, która ma sprzyjać klientom w koncernach, dla których on pracuje. Czyżby prawdomówność doktora Jerzego Jaśkowskiego na temat niebezpieczeństwa szczepionek źle wpływała na zyski?
Jako były dyrektor od spraw inwestycji w Abris Capital Partners w Warszawie, podobnie jak w CEE Equity Partners, pan Rafał Andrzejewski sprzedawał Polskę inwestorom z obcym kapitałem. Abris tworzył wartość dla swoich klientów poprzez trzy fundusze inwestycyjne. Pierwszy fundusz z roku 2007 otrzymał 320 milionów euro na obszarze geograficznym Polska i Ukraina. Drugi fundusz z roku 2013 otrzymał 450 milionów euro na region Polska i Rumunia, a trzeci fundusz z roku 2017 otrzymał 502 miliony euro na obszar Polska i Rumunia. Pan Andrzejewski otrzymał szkolenie w sprawach biznesu od najlepszych liderów na rynku. Przynależąc do organizacji Young Presidents Organization Incorporated, pan Andrzejewski wszedł w układy z młodymi strategistami z najwyższych koncernów, jak na przykład General Electric, BNY Mellon Wealth Management, Jaguar, Land Rover, PricewaterhouseCoopers Private Company Services i inne. Został założycielem i przewodniczącym organizacji WPO w Polsce, Światowa Organizacja Prezydentów. Był też członkiem zarządu i edukatorem organizacji YPO, Młodych Prezydentów w Polsce. Pracując w Amrop Partnership w Warszawie, pan Andrzejewski wyszukiwał najbardziej adekwatnych kandydatów dla klientów na pozycje kierownicze. Amrop Partnership, globalna korporacja specjalizująca się w wyszukiwaniu i szkoleniu personelu w sektorach przemysłu, dóbr konsumpcyjnych, handlu, usługach finansowych i profesjonalnych, naukach w zdrowiu, technologii, mediach, energii i infrastrukturze. Siedziba korporacji jest w Brukseli. Nieustanna indoktrynacja kandydatów w dziedzinie wiedzy i postępowania odbywa się w prywatnym Uniwersytecie Amropa w partnerstwie z Międzynarodowym Instytutem do Spraw Zarządzania Biznesem IMD, który oferuje programy edukacyjne dla kierowników przedsiębiorstw. Amrop specjalizuje się też w dziedzinie Life Sciences, nauki o życiu, dostarczając wyszkolony personel i inne rozwiązania w przemysłach farmaceutycznych i biotechnologii, w urządzeniach medycznych i diagnostyce, w opiece zdrowotnej, w instytutach akademickich i dla firm na wczesnym etapie. W roku 2001 pan Rafał Andrzejewski wprowadził do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców kompanię Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Współpartnerem tej spółki była niemiecka kompania z siedzibą w Amsterdamie Medical Tribune International. Wartość kapitału zakładowego wynosiła 470 tysięcy złotych. W składzie organu był pan Rafał Witold Andrzejewski jako prezes zarządu i pan Paweł Robert Lubicki jako członek zarządu, który był też członkiem zarządu w Marketing Tribune Polska od roku 2006 koncepcji aż do roku 2014, kiedy organ ten został wykreślony z rejestru przedsiębiorców. W trakcie wpisu Marketing Tribune Polska do rejestru krajowego partnerami tej spółki byli Medical Tribune Polska i pan Kasper Herring, który jest prezesem zarządu w European Conference United, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, i jest też założycielem Bridge MW, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, która jest redakcją magazynu weterynaryjnego. Pan Kasper Haring, który wraz z Medical Tribune założyli Marketing Tribune, specjalizuje się w dziedzinie marketingu biznesowego w internecie i szkolenia. Na stronie internetowej LinkedIn pan Rafał Andrzejewski opisuje swoją karierę w Medical Tribune Polska w Warszawie następująco.
Przekształciłem zwykłe wydawnictwo w organizację wieloczynnościową. Oprócz wydawnictwa odbywały się konferencje dla profesjonalistów medycznych i czynności w ramach specjalnych promocji dla kompanii farmaceutycznych. Utrzymywałem return on investments, zwrot z inwestycji na poziomie 20-25% dzięki nieustannemu monitorowaniu i intymnej wiedzy na temat biznesu medycznego i środowiska farmaceutycznego. Prowadziłem też biznes przyrządów medycznych. Pracowałem też ze środowiskiem prywatnego kapitału. Byłem ważną figurą działającą jako ambasador w nieustannym zarządzaniu relacjami inwestorów i ich korzyściami. Pan Rafał Andrzejewski był też prezydentem zarządu funduszu emerytalnego Arca Invesco, który założył na terenie Polski w partnerstwie z bankiem Citibank. Był też zarządzającym dyrektorem niemieckiej korporacji Mass Media, globalny koncern medialny Bertelsmann Poland, który indoktrynuje cały świat swoimi poglądami poprzez 8 głównych sposobów. Pierwsza metoda indoktrynacji jest poprzez grupę zwaną RTL Group, segment, który działa w Entertainment Network, działanie w rozrywce. Ma na własność 60 programów telewizyjnych i 30 stacji radiowych i kompanie produkcyjne, które produkują i udzielają licencje i dystrybutują zawartość programów telewizyjnych. Druga metoda indoktrynacji świata odbywa się poprzez słynny na świecie The Penguin Random House, który publikuje około 250 edytoriali jako niezależne. W tym segmencie publikują około 10 tysięcy nowych tytułów i sprzedają blisko 800 milionów książek, audioksiążek i elektronicznych książek. Trzeci segment to Gruner & Jahr, który publikuje magazyny i elektroniczne czasopisma. Czwarty segment to BMG, gigant muzyczny, który publikuje muzykę. Piąty to Arvato segment w dziedzinie biznesu. Jest to gigant w udzielaniu serwisów dla biznesów, łącznie z zarządzaniem datą, z serwisem, relacjami, dostawcami, dystrybucją, serwisami finansowymi, profesjonalnymi i specjalistycznymi serwisami typu IT. Szósty segment to Bertelsmann Printing Group. Udziela serwisów drukarskich, ilustracyjnych, drukowanie książek i elektroniczne drukowanie specjalistycznych produktów. Produkują magazyny, katalogi, broszury i książki, obrazki na opakowania dla klientów. Siódmy segment to Bertelsmann Education Group, który oferuje elektroniczną edukację i serwis głównie w dziedzinie zdrowotnej i technologicznej. Udziela serwisy edukacyjne poprzez platformę internetową. Ósmy segment to Bertelsmann Investments, segment inwestycyjny specjalizujący się w startupach w Brazylii, w Indiach, w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Baza tego giganta znajduje się w Niemczech. Pan Rafał Andrzejewski pracował też dla globalnej korporacji w Stanach Zjednoczonych Avery Dennison, która jest producentem i dystrybutorem adhesywów i klei, jak i materiałów przyczepnych i tych czułych na ciśnienie. Produkuje też etykietki odzieżowe i specjalistyczne produkty medyczne. Pan Andrzejewski zarejestrował Avery Dennison Polska w Warszawie jako swój startup i rozpoczął działalność tej korporacji na terenie Polski. Śledząc karierę pana Rafała Andrzejewskiego, widzimy, że jest jednym z bardzo wpływowych aktorów lokalnych, który od co najmniej 17 lat aktywnie partycypował w tworzeniu publicznej opinii u Polaków za pomocą mediów. Opinia ta ma sprzyjać jego klientom, partnerom, finansistom i innym partnerom zewnętrznym. Partycypując w tworzeniu tej propagandy kłamstwa, że szczepionki są bezpieczne dla zdrowia, pan Andrzejewski przetworzył swoją Medical Tribune operację w hub, bazę do dyspozycji rozwoju obcych korporacji farma na terenie Polski. Widać, że jest bardzo dumny ze swoich osiągnięć, budując własne imperium bogactwa i wpływów na krzywdzie oszukanych rodaków.